Radni Nowego Targu w najbliższych dniach skierują do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad swoje wytyczne w sprawie budowy południowej obwodnicy. Chcą oni, aby nowa droga przebiegała nie przez teren nowotarskiej strefy relaksu, a granicą Nowego Targu i Szaflar. Rada Miasta Nowy Targ popiera budowę drogi łączącej Drogę Krajową 49 z Drogą Krajową 47, stanowiącej południowe obejście miasta, w wariancie określonym w postanowieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego SKO OŚ 4174/24 z dnia 28 marca 2024 roku jako wariant społeczny, to jest przebiegającym od ronda zlokalizowanego na granicy miasta Nowy Targ z gminą Szaflary w kierunku wschodnim, z przejściem przez potok Biały Dunajec w śladzie przewidzianym dla niezrealizowanej drogi do planowanej w przeszłości instalacji termicznego przetwarzania odpadów i dalej wzdłuż granicy miasta i gminy Szaflary z możliwie najmniejszą ingerencją w kompleks leśny Boru na Czerwonem, aż do granicy z gminą Nowy Targ i połączenia z drogą krajową 49 i drogą wojewódzką 969. Punkt drugi. Ewentualną realizację drogi w wariancie przebiegu proponowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Rada Miasta Nowy Targ uznaje za dopuszczalną w przypadku takiej modyfikacji tego wariantu, aby spełniał on następujące warunki. Podpunkt pierwszy. Bezwzględnie niezbędne jest bezkolizyjne połączenie nowo budowanej drogi z DK z drogą krajową 47 na relacjach Krościenko-Zakopane i Zakopane-Krościenko. Za niedopuszczalne uznaje się skierowanie ruchu generowanego na tej relacji na ulicę Szaflarską. Podpunkt drugi. Na odcinku od węzła Nowy Targ Południe aż do potoku Biały Dunajec droga musi być poprowadzona na estakadzie zamiast nasypu ziemnego, przy czym wyklucza się ciężkie konstrukcje typu skrzynkowego i monolitycznego na rzecz lżejszych i łagodniej ingerujących w krajobraz konstrukcji. Domagamy się również zatrudnienia zewnętrznego architekta celem zadbania o estetykę konstrukcji wiaduktowo-mostowej w obrębie przejścia projektowanej drogi obok osiedla Polana Szaflarska oraz nad potokiem Biały Dunajec. Podpunkt trzeci. Uwzględnienie w projekcie budowy dodatkowego węzła drogowego dającego połączenie obwodnicy drogi krajowej 49 z ulicą Lotników w okolicach lotniska. Podpunkt czwarty. Uwzględnienie jako ekonomicznie i funkcjonalnie uzasadnionej budowy fragmentu drogi wojewódzkiej 969 celem zachowania kontynuacji nowego przebiegu drogi krajowej 49 w kierunku wschodnim w taki sposób, aby wszystkie drogi łączyło jedno skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Podpunkt piąty. Dokonanie nasadzeń drzew w formie zieleni izolującej na najbardziej newralgicznym odcinku projektowanej drogi. Punkt trzeci. Jako zasadne uznajemy opracowanie koncepcji przewidującej realizację drogi w wariancie przebiegu proponowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w formie tunelu na odcinku od węzła Nowy Targ Południe do górnej terasy skarpy lotniska. Cieszę się, że w tak ważnej dla miasta sprawie byliśmy w stanie dojść do porozumienia i dziękuję za obecność wszystkich trzech panów burmistrzów i przewodniczących klubów za merytoryczną dyskusję i cieszę się, że w tak istotnej sprawie miasto będzie mówić jednym głosem i pokaże, że wspólnie potrafimy o interes naszego miasta zadbać ponad podziałami. Wypracowaliśmy coś naprawdę bardzo ważnego i teraz panie burmistrzu, Szymonie, tak naprawdę wszystko w waszych rękach i teraz za chwilkę w tym głosowaniu pokażemy, że ta rada to nie jest rada, że tak powiem, która w stosunku do siebie jest w opozycji, tylko w rzeczach ważnych, tych szczególnie naprawdę najważniejszych, wszyscy stoimy murem za dobrem mieszkańców. Dziękuję. Bardzo tutaj dziękuję, że jakby tutaj zostało to skonkretyzowane, ustalone, zwłaszcza tutaj istotne, chciałem tutaj zwrócić uwagę na, dla mnie brakowało do określenia tego wariantu społecznego, jeżeli chodzi o trasę, co autor miał na myśli tego sformułowania. W moim odbiorze te dotychczasowe dyskusje
mówiły o tym wariancie, czy nawet w tym postanowieniu wójta była o tym mowa. Natomiast no, tutaj zostało to w tym ustępie pierwszym, paragrafie pierwszym dookreślone, co rozumiemy przez ten wariant społeczny, jaki to jest przebieg, więc to na pewno jest duży plus i utniemy jakby tą dywagację, bo w Krakowie tutaj no, i we wcześniejszych jakby tutaj prezentacjach południowe obejście było rozumiane jako przejście równoległe do potoku Biały-Dunajec i rezerwatu Burna-Czerwonym w wyjściu z tego węzła Nowy Targ Południe. Także to na pewno tutaj jest dużo wyjaśnia jakby intencji społecznych, nie, co jakby tutaj tego głosu społecznego. No i myślę, że przede wszystkim no tutaj, jeżeli chodzi o tą ewentualny drugi punkt do określenia, powiem tak, no, na ile mogłem, to oczywiście w kilku tych kwestiach no, też składałem wnioski poprzednio. No, wiemy po rozmowach i myślę, że też bardzo dobrze, jak tutaj był obecny pan radny Szymon Fatla, że no, ciężko się negocjuje czy rozmawia z generalną dyrekcją, bo zostawiają jakby pewne światełko, natomiast potem trudno jest jakby przeforsować cokolwiek, bo zawsze mają swoje tam analizy, cyfry i że tak powiem wyliczenia. Na koniec jest jakiś tam organ zatwierdzający, więc na pewno powrót do tych kwestii i negocjowanie jeszcze raz warunków no jest na pewno dużym wyzwaniem, no ale myślę, że wspólnie i wsparci tym stanowiskiem podejmiemy też takie działania, żeby to przeforsować. Dzisiaj ludzie poszukują miejsc dobrych do zamieszkania, o wysokiej jakości życia. Mogę powiedzieć, że z panem wiceburmistrzem Trochimiukiem, to nie jest tajemnica, bo nas widział pan Łapsa również. W sobotę siedzieliśmy na ławeczce na Kokoszku w Bocznej, tam na górze. Jest bardzo piękna ławeczka, polecam wszystkim. I patrzyliśmy na miasto i rozmawialiśmy o mieście. I proszę państwa, mamy doświadczenie mieszkania i w metropoliach, i za granicą przebywania. Nie ma tak pięknego miasta jak Nowy Targ, nigdzie. Nie ma. I ta godzina, którą państwo czekaliście tutaj, myślę, że spowoduje, że jakość życia mieszkańców Nowego Targu będzie zachowana. Był argument podniesiony bardzo istotny przez pana Tokarza. Społeczeństwo się starzeje. Takie miasta jak Nowy Targ wyludniają się na rzecz wielkich metropolii, ewentualnie na rzecz okolicznych miejscowości, wiosek, tak zwana suburbanizacja. Mamy z tym problem, jest program rewitalizacji miasta, który obejmuje również bloki. Te stare bloki, które są na ulicy Podtaczańskiej, Podhalańskiej, Sikorskiego, to są miejsca, w których w tej chwili można atrakcyjnie żyć, dlatego że jest blisko teren rekreacyjny, jest blisko teren, w którym ludzie mogą szukać wytchnienia po całym dniu pracy. Jeśli my wstawimy tam drogę, która będzie nieprzyjazna, to my stracimy miejsce, które będzie dobrym miejscem do mieszkania. I będziemy się za nie 5 lat, ale za 10, 20, 30 borykać z problemem wyludniających się bloków i opracowywać projekty rewitalizacji, zastanawiać się, co zrobić, żeby polepszyć jakość mieszkania właśnie w tamtych okolicach, między innymi w tamtych okolicach. I wyjdzie nam z tych wszystkich dywagacji, że największym błędem była ta droga, która zniszczyła jakość życia. Więc ta godzina, którą tutaj państwo musieliście czekać na nas, myślę, że jest nic nie warta w perspektywie tego, co myślę, mam nadzieję, że uda się ocalić dla całego Nowego Targu.